Wspominałem też wam o arcywrogu mojego starego, czyli o fandomie. To jest jego totalna obsesja i jeśli gdzieś na przykład w necie mówią, że wybuchła jakaś afera, to stary zawsze pod nosem mamrocze, że powinni coś o tych skurwysynach z fandomu powiedzieć. O tym, jak chuja wiedzą i chuja palą, i o tym, że już nikomu nic nie można powiedzieć, bo się kogoś albo urazi, albo zniszczy mu się psychikę. O jakichś jebanych sesjach zero i o jakichś kontraktach, które teraz wszyscy podpisują przed rozpoczęciem sesji, jakby się umawiali na zabawy w pokoju Greya. Drze mordę, że brakuje już tylko notariusza, który by spisywał te wszystkie ustalenia przed sesją na cyrografię krwią, żeby wszyscy byli zadowoleni. Bo wmawiają mu, że on nie zna graczy, z którymi grał w piwnicy od 20 lat i teraz może ich urazić. Tak się odpala, że nawet księga spaczenia już nie pomaga. Kanały komentarzy też przestał obserwować, bo miał ból dupy, że nic się tam nie pojawia na temat fandomu i jego afer. Największym twórcą w fandomie jest niejaki Baniak. No ale dla starego jest on uosobieniem największego zła wyrządzonego polskim RPG-om i on od lat toczy z nim wojnę. A to, że zarabia kokosy, a to, że stary jest w chuj lepszym mistrzem gry, a nikt mu nie płaci nawet złamanej złotówki, a to, że nie jest już RPG-owcem, tylko jest biznesmenem, a to, że gówno prowadzi, a ludzie go dalej oglądają, a to, że jest za wysoki, za niski, za gruby, za chudy, za blady, za czarny. Raz poszedł na jakieś spotkanie na konwencie, na którym występował Baniak. I stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go z sali usuwali. Takie tam inby odpierdalał. Po klęsce w starciu fizycznym z fanami Baniaka, stary zaczął uprawiać partyzantkę internetową. Zaczął szkalować Baniaka na grupach internetowych oraz na serwerach Discorda. Napierdalał na niego jakieś głupoty, a to, że Baniak rozdaje gotowe scenariusze swoim graczom po to, żeby lepiej wyszło, albo że trzyma się torów lepiej niż pociąg Tomek. W każdym razie nie nauczyłem starego intu tor. Skończyło się tym, że przyjechały bagiety i stary musiał zapłacić za szkalowanie 2000 zł Baniakowi. Jak płacił, to przez tydzień czasu w domu nie dało się żyć. Stary kurwił na przekupne sądy, na Baniaka, na fandom, generalnie na cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że Baniak jak jakiś mason. Rządzi całym fandomem, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy, nawet w prokuraturze. Przeliczał te 2000 na podręczniki, na dodatki, na ekrany mistrza gry, na figurki i dostawał strasznego bólu dupy, ile mógłby za te 2000 kupić sobie kostek na wagę. Stary jakoś w ubiegłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć swoją RPG-ową gralnię, bo chodzenie do klubów RPG-owych za dużo kosztuje i wszyscy chcą go tam oszukać. Synek, dopiero w gralni jest klimat, tam jest prawdziwy żywioł! Ale nie było go stać, ani nie miał miejsca, w którym mógłby ją zrobić, a przecież nie jest frajerem, żeby płacić komuś za wynajem. Więc dogadał się z jakimiś RPG-owcami z okolicy i uznali, że zrobią sobie gralnię na spółkę. Ona będzie u jakiegoś Janusza w garażu, bo ten stracił prawko i ma wolną przestrzeń. No i mają się nią dzielić albo będą grali w RPG wspólnie. Początkowo ta kooperatywa wychodziła całkiem nieźle, ale w któryś weekend stary się rozchorował i nie mógł grać, o co miał ogromny ból dupy. Na domiar złego jeszcze ci jego koledzy zadzwonili i mówili, że sesja wyszła jak złoto, a bawili się jak pojebani. Znaczy się, że tak dobrze, więc stary leżał na tej kanapie czerwony ze złości i z wkurwienia sapał. Sytuację pogarszało jeszcze to, że nie miał na kogo zwalić, a zawsze po prostu tak robi. Więc doszedł do wniosku, że to jest niesprawiedliwe, że oni grają bez niego, a przecież wszyscy się porówno składali. Więc kiedy te Janusze skończyły swoją sesję, stary nagle wstał i wyszedł z domu. Po kilku godzinach stary wrócił i mówi do mnie, że mam wyjść z domu na zewnątrz, żeby mu pomóc. Więc schodzę, patrzę, a tam nasz samochód z przyczepą wypełnioną wszystkimi rzeczami z tej ich gralni. Pytam się go, skąd on to wziął. On na to, że zajebał wszystko Januszowi z garażu, bo oni go oszukali, że to było niesprawiedliwe i żebym mu pomógł wnosić te wszystkie rzeczy do domu. Na nic się zdało tłumaczenie, że te wszystkie rzeczy zajmą cały duży pokój. Na szczęście stół nie zmieścił się w drzwiach klatki, więc stary powiedział, że on go tutaj zostawi przed domem. Za pomocą jakichś łańcuchów, które znalazł na przyczepie oraz mojej kłódki do roweru, przyczepił ten stół do lampy i zadowolony z siebie chce wracać do domu. A tu nagle przyjeżdżają dwa samochody i wypadają z nich Janusze współwłaściciele, którzy domyślili się, gdzie może znajdować się ich własność. Zaczęła się nieziemska inwa, bo Janusze drą mordy, dlaczego cały szpej i wyposażenie gralni on ukradł i że ma oddawać. Na to stary, że nie ma mowy, dlatego że on nie grał w ten weekend, że to nie sprawiedliwe, a składał się tak samo jak oni po 500 zł.
Ja starałem się jakoś załagodzić tą sytuację, żeby stary w pierdolu nie dostał, bo było już blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wygląda następująco. Stary leży na stole, trzymając go rękoma i nogami i wrzeszczy, że go nie odda. Janusze stoją obok i krzyczą, że ma oddać. Jeden z Januszy ma rozwalony kinol, dlatego że próbował szarpać starego za nogę, to mu zajebał skopa. Z drugiej strony są policjanci, którzy próbują ściągnąć starego ze stołu i krzyczą, że jest aresztowany i ma z nim jechać na komisariat, ponieważ pobił człowieka. Obok stoi matka i płacze, błagając starego, żeby im to oddał i błaga tych policjantów, żeby go nie aresztowali. Sąsiedzi we wszystkich oknach, a ja stoję na środku i... W końcu policjanci oderwali starego ze stołu. Ja podałem Januszom kod do kłódki, żeby mogli sobie go odpiąć i go zabrać razem z tymi wszystkimi rzeczami z gralni. Wcześniej rzucili jeszcze staremu w ryj 500 zł i powiedzieli, że od tej pory nie ma żadnych praw do tej gralni i lepiej, żeby nigdy nie spotkali się na żadnej wspólnej sesji. Matka ubłagała policjantów, żeby go nie aresztowali. Janusz z tym rozwalonym kinolem powiedział, że pierdoli to wszystko i on nie będzie sobie dupy zawracał łażeniem po komisariatach i składaniem zeznań. Że generalnie ma to w dupie, tylko nigdy więcej nie chce mojego ojca widzieć na oczy. Stary od tamtej pory robi gówno burzę Januszom w internecie, bo ci na jakiejś grupie dla RPGowców założyli wątek, w którym przestrzegają wszystkich przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim starym.